Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszymi moimi gościniami są Kasia Tank oraz Karolina Latus. Cześć. Cześć. Troszkę się śmiejemy, bo tak naprawdę drugi raz wstęp nagrywamy, bo nam baterie padły, ale to zacznijmy może właśnie jeszcze raz trochę, Kasia, jakbyś mogła nam opowiedzieć o tym, czym aktualnie się zajmujesz i jak ta Twoja historia pracy, kariery wygląda, bo tam całkiem ciekawie to wyglądało. Jasne. Więc ja mówię to zupełnie po raz pierwszy. Zaczęłam swoją przygodę z rekrutacją zupełnie przez przypadek. W Krakowie mamy dużo centrów outsourcingowych, które zatrudniają rekruterów, więc jest paradoksalnie bardzo łatwo wejść w tą branżę. Wystarczyło, że mówię po angielsku i udało mi się taką pracę dostać i w sumie na początku przyszłam tak naprawdę na dwumiesięczny staż, potem żegnając się tłumaczyłam wszystkim, że już nigdy mnie więcej nie zobaczą. Ja zostanę znanym tłumaczem poezji, ale ponieważ potrzebowałam zarobić pieniądze, to wróciłam. To wróciłaś. W sumie tam jest śmieszna historia, bo kiedy wracałam, aplikując na stanowisko sourcing specialist, byłam przekonana, że wiem dokładnie, co robi osoba, która się zajmuje sourcingiem i jedyny powód, dla którego udało mi się przejść rozmowę i dostać pracę, to jest to, że miałam dobre wyniki na stażu. Bo byłam przekonana... Ale staż był też jakby sourcingowy, czy był jednak... Tak, myślałam. Firma była ta sama. Też byłam specjalistą do spraw sourcingu, natomiast wtedy prowadziłam po prostu krótkie rozmowy wstępne z kandydatami, którzy aplikowali do firmy. To był taki... No właśnie. Więc jak zostałam zapytana, na czym polega sourcing, to mówiłam, że to jest przeglądanie aplikacji, prowadzenie rozmów. No właśnie nie, ale tego się dowiedziałam dopiero jak zaczęłam tam pracę. No i w sumie zawsze pracowałam w sourcingu, nie pracowałam nigdy jako taki rekruter end-to-end. Po kolei właściwie ta historia moja toczyła się tak z deszczu pod rynnę. To pierwsze doświadczenie wspominam dobrze do pewnego momentu. Potem już po prostu coraz bardziej czułam, że coraz szybciej mi się kończył taki entuzjazm. To, co jest trudne w pracy sourcera, to jest to, że trzeba być taką wizytówką dla pracodawcy. Jak tracimy wiarę w pracodawcę, jak czujemy, że nie nadajemy się do tego, żeby tam być, to jest bardzo ciężko przyciągnąć kolejne osoby. No tak ogólnie w rekrutacji też, nie? To tak, dokładnie. Tak. Więc związałam się z najbardziej takim najlepszym pracodawcą dla mnie, sama ze sobą i przez ostatnie kilka lat prowadziłam szkolenia dla rekruterów, a teraz razem z Karoliną prowadzę warsztaty. Tam jest subtelna różnica, ale bardzo znacząca dla nas. Tak, więc teraz już działamy razem. Ta historia trochę z Krakowem jest bardzo podobna tak naprawdę do historii mojej żony w HR-ach i w rekrutacji, bo ona jest po psychologii w Krakowie. I jakby chciała iść od razu w psychoterapię i tam szkolenie i tak dalej, no ale trzeba było zarabiać kasę, więc centra właśnie w Krakowie, staż chyba w Aleksandermanie, z tego co pamiętam, i rekrutacja właśnie na słuchawkach do ludzi do chyba Wielkiej Brytanii, więc jakoś tak. No. Dokładnie tak, ten AMS to jest takie, my się rozpoznajemy, tak, gdzieś tam w całej Polsce potem spotykałam ludzi, którzy tam też zaczynali pracę, więc jest to taki rytuał przejścia dla niektórych rekruterów. No dobrze, Karolina, jeśli chodzi o ciebie. No, jeśli chodzi o mnie, to ja zacznę od tego, że się w ogóle nie wywodzę z HR-u, tylko z marketingu. I pracowałam w dziale wewnętrznym jednej z korporacji w Warszawie i od tego się zaczęła cała moja historia. I w sumie bardzo się cieszę, że mam ten background marketingowy, bo on mi bardzo pomaga w tym momencie, kiedy, no mówmy się, całą stronę wizualną, tak, wszystkie jakieś zaproszenia, kupony, które ostatnio też robiłam, to dzięki temu, że mam właśnie to doświadczenie. Natomiast 10 lat temu założyłam firmę, która absolutnie nie jest związana ani z marketingiem, ani z HR-em, bo to jest branża w przemyśle ciężkim, w przemyśle metalurgicznym w Niemczech i tam zatrudniałam bardzo dużo ludzi, znaczy bardzo dużo, ponad setkę ludzi w takich zawodach jak oczyszczacz odlewów, spawacz, tokarz, frezer i właśnie taki był początek całej mojej agencji pracy tymczasowej, bo na tych stanowiskach musiałam nauczyć się rekrutować.
I rozumiem, że sama to zaczynałaś po prostu, trzeba było znaleźć ludzi, więc zacznijmy szukać tych ludzi. Tak, ale 10 lat temu też był inny rynek i to było dosyć proste, żeby znaleźć pracowników, którzy wyjadą za granicę. W tym momencie to już jest zupełnie inna historia i też już powoli będę zamykać tą firmę w Niemczech, też ze względu na to, że firma z Kasią się bardzo fajnie rozwija, a też uważam, że trzeba postawić na jedną rzecz, a nie stać po prostu dwoma nogami, trochę tu, trochę tu. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze losy, to z agencji pracy tymczasowej moja agencja przerodziła się w agencję headhuntingową i robiłam głównie rekrutację na stanowiska średniego i wyższego szczebla, takie C-level. W międzyczasie zależało mi też na tym, żeby połączyć swoje kompetencje HR-owe z kompetencjami biznesowymi, więc szłam w kierunku HRBP no i potem była Kasia, którą poznałam. Potem była Kasia. I Kasię poznałam, jak organizowałam któryś z kolei już HR na deser i Kasia była prelegentką i pamiętam, że Kasia miała wystąpienie i ja tak bardzo chciałam z nią porozmawiać. Po czym Kasia podeszła do mnie i powiedziała, że ona ma za 15 minut pociąg i ona leci. I ja stanęłam. Gwiazda z Krakowa przyjechała, no. I sobie myślę, że dobra, no ale ja chcę ją poznać i tak dalej. I sobie wymyśliłam, że Kasia mnie przeszkoli. To na pewno nie odmówi. I tak było. Tak było. No dobra, ale wspomniałeś o wspólnej działalności, wspólnej firmie teraz, czyli czym tak naprawdę jest SupersourceMe? Co wy teraz robicie w ogóle? Jasne. Przede wszystkim prowadzimy warsztaty dla rekruterów i tu właśnie, tak jak wspominałam, ja dawniej robiłam szkolenia, teraz robimy wspólnie warsztaty, bo to jest taki bardzo praktyczny wymiar ma. Jak zaczynałam szkolić sourcingu, ja tak naprawdę najpierw robiłam szkolenia EBO-owe, uczyłam się szkolić ze Zytą Machnicką, a potem tak naprawdę wróciłam do tego tematu sourcingu i na początku przekazywałam wiedzę. Widzę też teraz, jak bardzo w sumie dojrzałam do pracy trenerskiej, bo na początku po prostu przychodziłam, przekazywałam wiedzę, ileś rzeczy pokazywałam, jak coś można zrobić. Teraz już działamy zupełnie inaczej, bo z rekruterami w trakcie warsztatów po prostu wyszukujemy wspólnie kandydatów. Prawda jest taka, że w sourcingu jest ogrom wiedzy, który jest dostępny w sieci. I to nie tutaj jest problem. Problem polega na tym, że mało kto ma czas, żeby nauczyć się z tej wiedzy realnie korzystać i wprowadzić to do swojego codziennego repertuaru. Ja miałam takie szczęście, że w pierwszej pracy, jakby to powiedzieć, byłam, jakby odpowiadałam do dwóch zespołów jednocześnie. Każdy z tych zespołów był bardzo ze mnie zadowolony, natomiast oni nie do końca rozumieli specyfikę mojej pracy. I ponieważ zajmowałam się migracją bazy CV do nowego systemu, wtedy korzystaliśmy, ojejku, mieliśmy chyba jeszcze Taleo i z tego Taleo przenosiliśmy się do Avature, gdzie byłam pierwszą osobą, która w ogóle była tam wpuszczona. Pamiętam, ci się bardzo podobało Avature, nie? Tak, wtedy tak, w każdym razie dopóki sama z niego korzystałam, potem jak rekruterów tam wpuściliśmy, było troszkę gorzej, bo każdy system jest tak dobry jak rekruterzy, którzy z niego korzystają. I byłam też jedyną osobą, która rozumiała, że migrując CV do Avature nie muszę każdego profilu tworzyć od zera, tylko mogę wysłać 20 CV jednocześnie i system sam pomoże mi te profile stworzyć. Więc wykorzystywałam pozostały czas, 2 godziny dziennie mniej więcej potrzebowałam na tą migrację, żeby spełnić wszystkie cele założone przez moich menadżerów. A potem miałam jakieś 6 godzin na to, żeby uczyć się we własnym zakresie, co właściwie robię, na czym polega sourcing, ponieważ wtedy miałam zająć się wyszukiwaniem rekruterów. To też ta baza osób, które jakby wprowadzałam, to wszystko byli rekruterzy, nawiązywałam z nimi kontakty, uczyłam się od nich i miałam na to ten czas. To było w ogóle najpiękniejsze, co mogłam dostać jako sourcer. Większość rekruterów, z którymi my pracujemy, po prostu nie może sobie na to pozwolić. No dobra, no to zacznijmy od tego, czym jest sourcing według was, jak już tak mówimy. Ja się trochę nad tym zastanawiałam, zastanawiam się nad tym od dawna, bo nawet jak mówię moim znajomym, że się zajmuję sourcingiem, albo nawet wczoraj wrzuciłam relację, że jesteśmy w Gdańsku i szykuje nam się 3-dniowy maraton sourcingowy, to ludzie do mnie piszą, ale czym ty się właściwie zajmujesz? I to nie jest aż takie proste do wytłumaczenia, bo jakbym miała laikowi odpowiedzieć, czym jest sourcing,
to jest jedna z metod wyszukiwania ludzi w internecie, to bym powiedziała tak ogólnie, a do tego jeszcze potem możemy dodać, że różnymi metodami na różnych platformach. Okay. Dla mnie to też dobrze. Jest ciekawe. Dobrze, no, czy tam są dobre albo złe definicje. Dla mnie to jest ciekawe, bo ja się z tego zawsze trochę śmieję, bo tak naprawdę jak zaczynałam w ogóle robić szkolenia sourcingowe, to nie było materiałów o sourcingu po polsku. I bardzo boleśnie wspominam pierwsze szkolenia, bo cały czas używałam zwrotów z angielskiego. Przyszłam w ogóle opowiadać ludziom o stringach na szkoleniu, więc oczywiście pojawiały się zaraz kontrowersje, o co chodzi właściwie, co się dzieje. I dlatego bardzo pracowałam nad takim słownikiem dotyczącym sourcingu po polsku. I w sumie, jak teraz patrzę na to, jakie artykuły powstają, to bardzo często znajduję tam po prostu sformułowania, których ja zaczęłam używać. I na początku mówiłam, że to jest wyszukiwanie kandydatów, potem zaczęłam mówić, że to jest pozyskiwanie kandydatów. Właściwie tutaj te definicje, jak popatrzymy na to, jak za granicą się tłumaczy sourcing, one są właśnie w tych dwóch obszarach. Czyli jedni uważają, że to są wszystkie te metody, kiedy my aktywnie wychodzimy, żeby znaleźć jakiegoś człowieka do pracy. No a to drugie podejście to jest jakby odpowiedzialność za wszystkie metody związane z pozyskiwaniem ludzi. Różnica dla rekrutera jest taka, że w jednym przypadku ogłoszenia na przykład nie wchodzą w zakres sourcingu, a już w drugim tak. Okej. A która definicja jest dla was bliższa? Bez ogłoszeń. To dla Karoliny. Dla mnie tak naprawdę pozyskiwanie kandydatów, bo ja mocno wierzę, że każda metoda jest dobra pod warunkiem, że działa. I tak naprawdę nawet Karolina by się tutaj musiała zgodzić, jakbyśmy tak się zagłębiły w temat, bo Karolina na przykład prowadziła ostatnio warsztaty o tym, jak tworzyć treści na LinkedIna, które przyciągają do nas kandydatów. To jest kolejna taka metoda, z której może czerpać sourcer, rekruter. Tak, ale, zgadzam się, ale, jest bardzo duże ale, to nie są ogłoszenia. To znaczy, ja jestem generalnie przy tym, żeby pisać wiadomości i też nie takie sztampowe, aczkolwiek tu się zgadzamy z Kasią, że można zrobić hiperpersonalizację i to nawet nie polega na tym, że do każdego kandydata wysyłamy inną wiadomość, tylko do grup kandydatów, którzy mają podobne motywacje i tu możemy zrobić hiperpersonalizację wiadomości, ale też żeby prowadzić komunikację z kandydatami poprzez czy wchodzenie w interakcję w wiadomościach, czy poprzez posty, które są odpowiednio dobrane do grupy docelowej. Natomiast jeżeli chodzi o ogłoszenia, to one się przydają dla sourcera pod kątem doboru słów kluczy i fraz kluczowych. Natomiast ja wolę szukać bezpośrednio kandydatów i wyciągać, robić taki direct search, niż czekać, aż mi manna z nieba spadnie. Tak, to wiadomo. Natomiast no jeżeli porównamy nawet kwestię pisania postów na LinkedInie, wiadomości, czy jakby jakąś treść tworzysz, bo chcesz przyciągnąć kogoś, a nawet do ogłoszeń też bezpłatnych, no to jest takie mimo wszystko porównywalne, tylko platforma trochę się dla mnie różni, nie? Wiesz co? Mów. Bo miałam takie szkolenie ostatnio i to było trudne szkolenie, bo miałam tam ponad 20 osób i jednocześnie, to też rzadko się tak zdarza, zazwyczaj szkolenie online robimy do 10 osób. Natomiast chodzi mi o to, że uczestnicy szkolenia byli bardzo negatywnie nastawieni do pisania postów, ale tak skrajnie. Okay. Nie, bo to jest mój prywatny profil, nie, bo nie będę... A nawet na LinkedInie? Tak. Okay. Tak, i to się zdarza, jak jeszcze patrzymy, jak z Kasią szkolimy korporacje, to de facto im większa firma, tym pracownicy mają większy problem, żeby na LinkedInie pisać, bo uważają, że ten profil jest ich prywatny. Wydaje mi się, że nawet kiedyś chyba Mik od nas robił taką ankietę na LinkedInie, żeby zobaczyć, ile osób ma założonego LinkedIna na swój prywatny e-mail, a ile na służbowy. I faktycznie wychodziło, że no, używamy tego prywatnego, bo kiedyś tam założyliśmy ten profil i potem poszliśmy do kolejnej pracy. Tak? Taka dygresja dla sourcingu to lepiej, jak ktoś ma prywatny. Ale wracając do tamtego przypadku i bardzo się starałam pokazać im zalety pisania tych postów. Tym bardziej, że posty, które ja promuję w trakcie szkoleń, to nie są posty ogłoszeniowe. To są posty ogólne, właśnie rozwiązujące problemy grupy docelowej. I jedna osoba z całej tej grupy stwierdziła, dobra, spróbuję.
My też dzielimy z Kasią szkolenie. Pierwszy moduł robimy na przykład w poniedziałek pierwszego tygodnia, a drugi moduł za tydzień. Dzięki temu mamy ten tydzień, żeby sprawdzić, jak ktoś napisze post, żeby zobaczyć, jakie były efekty. I było niesamowite, że ta osoba, która napisała ten post w niedzielę przed drugim modułem, wysłała mi statystyki. Po pierwsze, były bardzo duże zasięgi, ale to jest jedno. Ja lubię też mierzyć rezultaty działań, nawet na LinkedIn. I najważniejsze było to, że 4 kandydatów się zgłosiło, pomimo, że to nie był post rekrutacyjny. Okay. 4 kandydatów się zgłosiło do procesu i w poniedziałek, jak zaczynaliśmy drugi moduł, okazało się, że we wtorek już jest rozmowa z jednym z nich. Super. No, natomiast argument taki o tym, że to jest prywatny profil, a nie profil firmowy, to też można zbić z tym, że jako rekruter też budujesz jakąś swoją, nazwijmy to w cudzysłowie, markę, którą no, używasz w tym aktualnej firmie, a jak pójdziesz do kolejnej, no to już jakby też z tego skorzystasz tak naprawdę, nie? Z tych... Widzisz, to właśnie jest ciekawe i my bardzo często mamy zupełnie różne podejście, co jest ciekawe, myślę, też dla uczestników warsztatów, bo dostają 2 perspektywy, że tak powiem, w cenie jednego warsztatu. Bo my się nie zawsze zgadzamy na szkoleniach, to też jest fajne. I jak chodzi o profil, to znaczy ja zawsze rekruterom powtarzam, że to jest ich profil i to jest dla mnie bardzo ważne. W pierwszej pracy zostałam poproszona o to, żeby jakby podzielić się kontem, tą licencją rekruterską. Okay. Wtedy jeszcze można to było w miarę łatwo zrobić, LinkedIn aż tak tego nie śledził, z drugą osobą. I wtedy dość kontrowersyjnie tłumaczyłam, że jakby dzielenie się moim imieniem i nazwiskiem jest równie higieniczne, jak dzielenie się bielizną z koleżanką z zespołu. Po prostu no nie wyobrażam sobie, to jest moje, tak? Jeśli ktoś nie czuje się dobrze z tym, żeby swoim imieniem i nazwiskiem podpisać treści, które tworzy w ramach swojej pracy, to przeważnie jakby tam jest jakiś głębszy problem. I dla mnie to są też ważne rzeczy, żeby tutaj wysłuchać takie osoby. Często tak naprawdę to robimy raczej w ramach konsultacji z takimi poszczególnymi rekruterami, żeby dojść do tego, co się właściwie dzieje. Bo jakby to też wynika z tego, w jaki sposób my wchodzimy do branży. Wiele osób wchodzi do tej branży i jakby zostaje nauczonych pewnych procesów. Uczą się jak rzemieślnicy, to znaczy oglądają to, co robi ktoś inny i potem to powtarzają. Nie rozumieją, dlaczego właściwie robią to, co robią, tak jak to robią. Nie kwestionują tego, jak wyglądają pewne procesy. I bardzo wielu rekruterów, ten opór u nich wynika z tego, że nie do końca rozumieją, że mogą zmienić te procesy, że mogą swojego pracodawcę pokazać inaczej. Zresztą niektóre firmy też tego nie rozumieją. Ja też pracowałam dla firmy, która rościła sobie prawa do mojego profilu na LinkedIn. I... Ja myślę, że mimo wszystko wciąż większość firm tego nie rozumie, no, niestety. Dokładnie. Natomiast jest to jak najbardziej jakby, jest to narzędzie pracy rekrutera. To jest coś super, że korzystamy z niego na rzecz swojego pracodawcy. Jeśli ktoś nie czuje się z tym komfortowo, to... Do sprawdzenia dlaczego. Tak, natomiast chciałabym zauważyć, że obecnie jest dużo takich miejsc otwartych na nowych rekruterów i można poszukać takiego miejsca, gdzie nie będziemy czuli tego zgrzytu wewnętrznego. To jest strasznie trudna praca właśnie dlatego, że musimy być absolutnie w zgodzie ze swoimi wartościami. Ale z tym ja się absolutnie z tobą zgadzam, żeby nie było rozdźwięku. I tylko chciałam uzupełnić jedną rzeczą, że ludzie, którzy zakładają LinkedIna i prowadzą LinkedIna, nie zadają sobie pytania, po co to robią. I to jest w ogóle klucz, bo możemy w różnych celach zakładać i nigdy to nie jest tylko jeden cel. Czyli to nigdy nie jest to, że jesteśmy rekruterami i na przykład szukamy kandydatów, ale na przykład drugim celem jest budowanie marki osobistej, a na przykład trzecim, jak w agencjach się też zdarza, to jest sprzedaż. I teraz mając te 3 cele, musimy się zastanowić i nad grupą docelową, nad problemami i nad komunikacją. I dopiero wtedy możemy zacząć pisać posty. No dobra, to powiedzieliśmy o tym, czym pokrótce jest sourcing, ale wciąż mi się wydaje, że w Polsce sourcing jest głównie tak naprawdę kojarzone z szukaniem na LinkedInie, czyli jakby tak jak sobie rozmawiam z różnymi rekruterami, jakby co oni robią w swojej pracy i tak dalej, to sourcing, no to wchodzę sobie na LinkedIna, wyszukiwarkę, wyszukuję sobie i tak dalej. To widzę, że się uśmiecha Kasia. Czemu się uśmiechasz? Tak, uśmiecham się, bo to jakby o to się zawsze sprzeczam z inną osobą. Dzięki temu mamy pracę w sumie, przez to, że ludzie tak myślą. No dokładnie, natomiast ja ogólnie uciekam od takiego snobizmu, że jak ktoś sourcuje na LinkedIn, to nie jest sourcing. Musimy brać pod uwagę, jak wyglądają realia rynku w Polsce. W Polsce nie mamy wielu sourcerów wyspecjalizowanych, mamy w większości rekruterów sourcujących. Było mój kolejne pytanie, więc tak. Sorry, wyprzedzam, ale dokładnie o to chodzi, jakby jeśli ten podział pracy wygląda inaczej, podział
takiego obowiązku wygląda inaczej, no to nie będziemy się aż tak dalece specjalizować i wtedy trzeba sobie zawsze zadać pytanie, co działa najlepiej. Jeśli moim celem jest jakby dowolną metodą pozyskanie kandydatów, to czy ja muszę wymyślać jakieś zwariowane metody, czy nie powinnam korzystać z tego, co jest najprostsze, najszybsze do wykorzystania. Jeśli ktoś jest wyspecjalizowanym sorcerem, to przeważnie nie pracuje samodzielnie nad stanowiskami, tylko wchodzi jakby ze swoją pulą dodatkową kandydatów. Wtedy byłoby dziwne, gdyby 90% swojej działalności robił na LinkedInie, bo po prostu przyniesie nam tych samych kandydatów, których już widzieliśmy. Oczywiście w zależności od tego, jak dobrze sobie radzimy w sourcingu, nawet z LinkedIna możemy wyciągnąć więcej. Natomiast są też ci kandydaci, o tym nie możemy zapominać, których w ogóle na LinkedIn nie ma, a możemy sobie ich znaleźć na innych platformach. I tu tak naprawdę pytanie, gdzie, też nie ma prostej odpowiedzi. My przed warsztatami zawsze prosimy o to, żeby pokazać nam takie przykładowe stanowiska, na których oprzemy ćwiczenia i tak naprawdę wtedy dobieramy platformy, na których wyszukujemy. No właśnie, ale to może w jakich branżach, czy można określić to, w jakich branżach i na jakich stanowiskach najlepiej sprawdzi się sourcing? No bo zakładam, że blue-collarowych no nie będziemy sourcować, pewnie mamy ogłoszenie. Dokładnie. Ja myślę, że wiem, co Kasia teraz myśli. Sourcing się sprawdza na tych kandydatach, którzy przebywają w internecie. Mhm. Pozostawiają po sobie ślad, nie? Tak, bo oczywiście można robić sourcing telefoniczny, to Kasia mi o tym też wspominała, no, natomiast jeżeli mówimy o tym internetowym, no to zdecydowanie jeżeli kandydat przebywa w internecie, to powinniśmy móc go znaleźć. To też jest tak, jakby często narzekamy na rekrutację w IT, ale IT to jest z kolei taki najbardziej wdzięczny obszar dla sourcerów. No wiemy, tak? Gdzie szukać, no. Dokładnie, programiści są w sieci, byłoby dziwne, gdyby ich nie było. Jak nie chcą tam być i nie chcą, żebyśmy ich znaleźli, to też po prostu usuwają swoje dane i to też jest ważne, bo zdarzyło mi się na przykład odezwać do kandydatki z branży finansowej, która była zszokowana, że znalazłam jej numer. Był wpisany, dostępny dla wszystkich na jej profil na LinkedIn. Ona po prostu była mniej taką świadomą użytkowniczką sieci, tak to ujmijmy, a programiści wiedzą, co robią, więc możemy mieć do nich zaufanie, że jeśli nie chcą, żebyśmy się do nich odezwali, to po prostu nam tego nie umożliwią. Jak robimy z Kasią czasami takie longlisty sourcingowe i wyszukujemy już konkretnie dane kandydatów pod kryteria, które zostały nam zlecone, to zdarza się tak, że wykopujemy z kodu strony na przykład mail. I to jest też, często bywa pytanie, czy jeżeli ten mail został tak wykopany, znaleziony gdzieś tam, jak to mówię, w bebechach, to czy możemy się z takim kandydatem skontaktować? Uważam, że możemy, tylko trzeba powiedzieć, w jaki sposób tego maila znaleźliśmy, bo jakiś, nie wiem, procent, może promil, bo to mówię o GitHubie, kandydatów nawet w kodzie strony nie mają wpisanego maila. Tam jest ten no response czy coś takiego. Mhm. Więc jeżeli ktoś nie chce być znaleziony, no to nie będzie. Aha, czyli wy nawet jakby zaglądacie do kodu, który oczywiście deweloper umieszcza na GitHubie przykładowo, tak? Tutaj w ogóle właśnie dochodzimy do tego, czym tak naprawdę jest sourcing, bo on się nie opiera na znajomości konkretnych narzędzi, ale bardziej na zrozumieniu tego, w jaki sposób działa internet, w jaki sposób w ogóle ludzie po sobie pozostawiają tam ślady, jak tych informacji szukać, jak je składać w konkretny profil jednej osoby. I tutaj to, co zawsze tłumaczymy też rekruterom, my nie wyszukujemy tak naprawdę informacji, które są widoczne dla nas, bo ta wizualna forma, którą nam przedstawia chociażby LinkedIn czy GitHub, to jest rzecz jedna, natomiast ten kod źródłowy strony to jest to tak naprawdę, gdzie my wyszukujemy, więc to są takie rzeczy, no zawsze zaczynamy od podstaw, tak? Czym jest w ogóle wyszukiwarka, czym się różni od przeglądarki. To jest niesamowite, że ciągle tak naprawdę w tym wieku ludzie tego nie wiedzą. Widziałem w książce waszej właśnie, tak się trochę zdziwiłem, ale to zaraz do samej książki przejdziemy, ale jeszcze możemy wrócić na chwilę do tematu LinkedIna, bo wiemy, że LinkedIn ostatnio wprowadził pewne ograniczenia, nawet na kontach rekruterskich, Recruiter Lite wydaje mi się, że na premium chyba nie ograniczył, więc jakbyś się mogła powiedzieć trochę o tym, co się zmieniło na LinkedInie, jeżeli chodzi o wyszukiwanie kandydatów. Opowiadaj, bo to ty testowałaś więcej. Z tego, co ja wiem, to tak naprawdę właśnie zmieniło się na koncie premium, natomiast powód, dla którego ludzie nie rozumieją, że te zmiany zostały wprowadzone, jest taki, że one nie zostały zakomunikowane i w żaden sposób nie zmienił się interfejs wyszukiwarki. To, co się zmieniło, to, co my rzeczywiście wyszukujemy. Więc jesteśmy w stanie wpisać sobie dalej coś w ramach filtru byłe stanowisko, czy obecne stanowisko, natomiast w rzeczywistości te informacje zostają wyszukane w tym samym miejscu, tak? Czyli to jest
zawsze jakby dowolne stanowisko wpisane na profilu kandydata. Więc może się zdarzyć tak, że my tego nie zauważymy szybko. I tutaj tym się różnią jakby super użytkownicy czy super tacy sourcerzy od osób, które korzystają z sourcingu okazjonalnie, że oni testują stale te narzędzia, więc ja na przykład śledzę z tego tytułu zawsze, co Irina Szamaewa umieszcza na swoim blogu, bo wiem, że prowadzi tych wyszukiwań zdecydowanie więcej niż ja. I jak tylko natknie się na ślad czegoś, to zawsze podrąży temat. Ona też nie działa sama, jest całe takie międzynarodowe środowisko sourcingowe, które tutaj współpracuje. I to, co odkryli, to, że nie możemy już wyszukiwać jakby informacji w obecnym stanowisku pracy, w obecnym pracodawcy, a każde słowo klucz, które chcemy uwzględnić w wyszukiwaniu, ono będzie wyszukane w nazwie stanowiska. Okay. To nam bardzo ogranicza możliwości wyszukiwania, a jednocześnie to wszystko jest możliwe, jeśli wyszukujemy z poziomu wyszukiwarki internetowej, na przykład Google. Tak, pewnie X-rayem tam jeszcze dotrzemy do tych informacji. No dobrze, to przejdźmy może też pokrótce już do tematu książki, bo napisałyście książkę, podręcznik. Tak. Która niedługo będzie chyba już wydana. Kiedy jest w ogóle planowana? Drukuje się, okej. Okay. Tak jak rozmawiamy, teraz się właśnie drukuje. Ja widziałem tą książkę w formie cyfrowej i ja powiem tak, pierwsze, zanim jeszcze widziałem książkę, zobaczyłem sobie informacje o tym, patrzę na cenę książki, myślę, kurczę, drogo, nie? Trochę drogo, nie? Ale. I to nawet było moje jedno z moich pytań, które chciałem zadać dzisiaj, czemu tak drogo. Natomiast jak dostałem tą książkę, tego PDF-a, to sobie stwierdziłem, że tam naprawdę jest od cholery mięsa, mówiąc wprost, nie? Że to jakby, rozumiem teraz tą cenę, nie? Jakby to nie jest taka książka, z mojej perspektywy, nie jest taka książka, gdzie jest często jakieś tam lanie wody, że ściągamy materiały, które są i tak dostępne w internecie, wrzucamy e-booka, żeby mieć jeszcze lidy i zarobimy na tym 49 zł za książkę. Tylko faktycznie tam jest sporo mięsa, więc jakbyście mogły powiedzieć, jakby skąd w ogóle pomysł na książkę i może do kogo ona jest kierowana? Pomysł na książkę z Karoliny. No nie zgodzę się. Pomysł na książkę jest twój, natomiast to było tak, że ja 2 lata temu jakoś zrobiłam z Kasią, znaczy siadłam i powiedziałam, Kasia, robimy e-booka. Kasia mówi, jak chcesz, to rób. No to ja zrobiłam. To twój pomysł. Zrobiłam e-booka i mówię, ale weź Kasia, sprawdź. No i Kasia sprawdziła, e-book był zrobiony i ten e-book bardzo długo wisiał w sklepie i wszystko było super, ale on był zrobiony tak, no w Canwie był po prostu zrobiony, tak jak umiałyśmy, tak zrobiłyśmy. Canva super narzędzie. Super. Do 100 stron. Ja nawet próbowałam ten podręcznik zrobić w Canwie, ale agencja się popukała w głowę i powiedziała, nie, chcemy w Wordzie. Musiałam przerzucić potem, 6 godzin przerzucałam. W każdym razie i my planowałyśmy ten podręcznik wydać już rok temu i wyceniałyśmy nawet druk. I od początku wiedziałyśmy, że będzie to w self-publishingu. Dlatego, że miałyśmy propozycję z wydawnictw. No właśnie, tak, ten sam początek tak naprawdę, bo poniekąd ten impuls się w sumie pojawił trochę od tak. Wydawnictwa, natomiast... Nie kontynuujmy tego tematu. Jest to bardzo trudne dla autorów, bo założenie jest takie, i to jest to, o czym rozmawiałyśmy też dzisiaj rano, założenie jest takie, że na książce się nie zarabia. I w rzeczywistości, jeśli współpracujemy z wydawnictwem, to tam nie ma takiej opcji, żeby na tym zarobić. No tak, ale jak self-publishing robisz, to już myślę, że jakieś opcje są. No tutaj, tak jak Karolina ładnie powiedziała, ponieważ nie wiedziałyśmy, że się nie da zarobić na książce, to... Dobrze, że tego nikt nam nie powiedział i po prostu zrobiłyśmy po swojemu. Ale też cena jest taka, ponieważ de facto w tym podręczniku jest zawarte całe szkolenie. I od połowy października, no może nawet od początku października, mamy plan taki, że na każdym szkoleniu już będzie podręcznik dla każdego uczestnika i będziemy razem przechodzić przez ten podręcznik. Więc jeżeli ktoś kupi też sam podręcznik, no to de facto ma szkolenie, tylko musi sam przysiąść. Ale wracając do tego, jak w ogóle powstał ten podręcznik, chciałyśmy to zrobić już rok temu. I jakoś się tak nie złożyło, miałyśmy wtedy HR-owe rozkminy Kasi i Karoliny. Kto nie widział, to zachęcam, wyszukać w internecie. Tak, i subskrybujcie, bo to dziwne słowo jest. Natomiast jakoś w tym roku, koło maja, kwietnia, ja nie wiem, po prostu budziłam się rano, zaczęło mnie to wkurzać, że tej książki nie ma. Siadłam, napisałam, ściągnęłam też dużo z Kasi bloga tekstów, pouzupełniałam i mówię, Kasia, za miesiąc wydajemy, na koniec czerwca, nie? Mamy połowę września. Kasia, deadline, miesiąc, tak? Bo ja też jestem z takich osób, które cisną tak biznesowo i muszą mieć tam poukładane terminy.
Kasia chyba była w pędzie takim, że i w takiej mojej sile i powiedziała okej, to robimy. No i na koniec czerwca stwierdziła, nie, wiesz co, bo to jednak, to musi być porządniej, to musi mieć trochę inną wizję. I ja się zaczęłam wściekać. I ja mówię, słuchaj, lepsze z wrogiem dobrego, musimy wydać już. A Kasia, nie, to musi być porządniej. No i mówię, no. No i okej, tak mamy wrzesień i mamy podręcznik, który będzie miał chyba ponad 100 stron, nie? Z tego, co tak, się i on jest zupełnie już inną wersją tego, co było w maju, więc ja już Kasi zwróciłam. Ja mam wersję z maja. Nie, mam wersję aktualną. Natomiast faktycznie ta książka bardzo ewoluowała od tego maja i ona się zrobiła podręcznikiem, którym na początku nie była. Mhm. Tam jest mnóstwo ćwiczeń, są nawet kolorowanki. I w ogóle też wczoraj Kasia wymyśliła kolorowanki, które będą co miesiąc dla rekruterów IT, więc też mamy... Takie... No dobra, to do kogo jest skierowany podręcznik? Podręcznik ma być taką troszkę alternatywą dla tych osób, które nie mają dostępu do szkolenia. To jest też tak, że trochę od zawsze miałam taką potrzebę, żeby się dzielić też z tymi osobami, których firmy po prostu nie przewidzą dla nich budżetu szkoleniowego i długo działałam w ten sposób w ramach Recruitment Open Community. No ale teraz jakby ten podręcznik też ma temu służyć. To jest jakby, on tak jak mówiła Karolina, ewoluował z takiej książki o sourcingu do takiego tak naprawdę podręcznika, który jest trochę przewodnikiem po tych podstawach sourcingu, który pozwala na taką samodzielną pracę i jakby z tego tytułu wydawałoby się, że on jest skierowany dla osób, które nie mają doświadczenia w branży w ogóle. Myślę, że spokojnie można z nim pracować, jeśli chcemy dopiero wejść w branżę. I aby było coraz więcej osób, które chcą wejść w branżę rekrutacyjną, a nie trafiają tu z przypadku. Ale nawet jak trafią z przypadku, to myślę, że im to pomoże. Natomiast z naszego doświadczenia wynika też, że większości rekruterów brakuje właśnie tych podstaw. Jak zaczynamy pracę w rekrutacji, no to ktoś nas sadza przy biurku i mamy wyszukiwać. Brakuje takiego przemyślenia, co to właściwie znaczy, co jest nam potrzebne, jak mamy sobie dobrać słowa klucze, a skąd będziemy wiedzieli, że to jest ten profil, o który chodzi, co to właściwie jest boolean search i jak to się ma do tego, co my już znamy, tak? Na czym możemy oprzeć nasze zrozumienie. Więc ten podręcznik jest taką świetną metodą na to, żeby usystematyzować tą wiedzę, czy uzupełnić braki, jeśli mamy już doświadczenie jako rekruter. Myślę, że tak jak dzieliłyśmy się podręcznikiem, żeby zebrać wstępne opinie z rynku, to poza Wojtkiem Balcerzakiem, dla którego przesyłamy pozdrowienia, właściwie nie było takiej osoby, która by tam stwierdziła, że no to dobrze, to są absolutne podstawy. Tak? Okay. Więc jeśli ktoś nie sorsuje jeszcze w taki bardzo zaawansowany sposób, to na pewno znajdzie tam dla siebie ważne informacje. Ale nawet jak dostajemy zlecenie na zaawansowane szkolenie sourcingowe, zaczęłyśmy robić test sourcingowy, okay. Bo okazuje się, że dla różnych ludzi zaawansowane znaczy co innego. I bardzo często wychodzi, że nawet osoby znają operatory, gdzieś dzwoni, tak, znają komendy, ale tam jest bałagan. Więc pierwsze też pytanie jest, na jakim poziomie umiesz w sourcing. I osoby im wyżej oceniają, tym gorsze mają wyniki testów, im niżej oceniają, tym mają to lepsze. Więc faktycznie tak, poza Wojtkiem. Myślę, że to jakby to właśnie o to chodzi, tak? Chcemy, żeby rekruterzy mogli wyjść poza taki system, w którym tak naprawdę ktoś kieruje ich pracą. Dla mnie to jest ciągle jeszcze dość zabawne. A co masz na myśli, że ktoś kieruje ich pracą? Wiesz, jakby wchodzisz do organizacji i ktoś ci mówi, jakby wszyscy wiemy, że każdy by mógł rekrutować lepiej, tak? Wchodzimy do firm, w których bardzo często jest tak, że hiring manager mówi, że on by sobie znalazł, tak? Ja nieraz miałam taką sytuację, że mi hiring manager mówił, że bo on sobie siadł przy LinkedInie i on znalazł tysiące takich profili, które by mu pasowały i tłumaczenie mu, to nie jest tak, to nie są profile, które ci pasują, to nie są ludzie, którzy nam odpowiedzą. No tej osoby po prostu nie damy rady zatrudnić. To jest długa praca i nie każdy ma w sobie na tyle asertywności, bo rekruter w organizacji jest troszkę traktowany jak kelner, tak? Ma odebrać zamówienie, na tym polega przecież briefing, tak? Przychodzę, odbieram zamówienie i wyszukuję tego kandydata, który się wymarzył komuś w organizacji. Dla nas w ogóle briefing jest czymś innym, to jest spotkanie, które jest procesem
procesem negocjacji. Ja mam wytłumaczyć, co się da, czego się nie da, tak? Czyli muszę już wiedzieć mniej więcej, jak wygląda ten rynek. W związku z czym proces sourcingowy zaczyna się wcześniej. To nie jest tak, że ja siądę przy LinkedInie i zacznę wpisywać sobie nazwy stanowisk, tylko muszę przyjść na spotkanie, żeby odebrać stanowisko, muszę przyjść i już mieć za sobą jakieś wyszukiwanie. Śmiałam się bardzo, bo jak pomagałam sourcerce, z którą ostatnio miałam okazję pracować, to mi się skarżyła, mówi, wiesz Kasia, ja próbowałam znaleźć to wyszukiwanie testowe i w ogóle nie ma informacji o tym w internecie. I śmiałam się, bo mówię, wiesz, to dlatego, że chyba nikt inny w ogóle nie wpadł na to, żeby to robić. Na pewno nikt tak o tym nie pisze. Więc jakby całe nasze podejście tak naprawdę do sourcingu jest zupełnie różne, tak? I tego brakuje rekruterom, brakuje im takiej pewności siebie. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś przyszedł do zespołu finansów i powiedział, wiecie co, mam taki świetny pomysł, od jutra będziemy księgować inaczej. A do zespołu rekrutacji non stop ktoś wpada i mówi, ja wiem, że ja bym to zrobił lepiej, zróbmy po mojemu. Więc o to mi tutaj też chodzi, tak? Ktoś steruje naszą pracą, ktoś nam narzuca jakieś ramy i bardzo często tak naprawdę rekruterzy nie mają odpowiedzialności za własny budżet rekrutacyjny, tylko ktoś musi to gdzieś zatwierdzić, no, i tak dalej. To jest to, co może to nie mówiliśmy, bo to było zanim nam padła bateria, ale to jest to, co tak naprawdę widzę, mam nadzieję, że się to zmienia, że faktycznie to podejście do HR w rekrutacji trochę już inaczej wygląda, nie? Ale dalej tak jest, jak mówisz, że dalej HR, rekrutacja to są ci, co tam mają coś znaleźć i tyle, nikt tak naprawdę nie patrzy na to, jaki to ma realny wpływ na biznes. Że jak naprawdę zatrudnimy jakąś słabą osobę i ona może tak naprawdę wpłynąć potem na to, jak będzie rozmawiać z naszymi klientami, bo będziemy kogoś takiego do sprzedaży, tak? Albo nawet jak damy ciała podczas rekrutacji, to być może tam faktycznie zniechęcimy do siebie nie tylko naszych kandydatów, ale potencjalnych klientów. Więc jakby tej istotności roli HR-ów jest naprawdę sporo. Tylko to dziwnie powiedziałem. Ale to, co mnie w ogóle mega denerwuje, to właśnie niedocenianie roli HR-u i tego, że właśnie do działu rekrutacji, czy żeby być rekruterem, to tak naprawdę nie trzeba mieć często żadnego doświadczenia. No. A ostatecznie, no, na przykład mam koleżankę, która jest na stanowisku CTO i kontaktują się z nią rekruterzy, którzy na przykład są w branży od 3-6 miesięcy. I jest przepaść, jeżeli chodzi i o doświadczenie, i różnica w wieku, bo to jest też ponad 15 lat różnicy wieku. I nie chodzi mi o umniejszanie osoby, która jest młodsza, ale to jest kwestia też doświadczeń, które ta osoba, która jest na stanowisku C-level, przeszła. I to nie jest partnerska wtedy rozmowa. Jeżeli wysyłamy takiego rekrutera, to trochę na pożarcie. Bo palimy też sobie jako firma pewne mosty. Dokładnie tak. Bo to, co się rzadko zdarza u nas, to żeby rekruterzy, jakby żeby osoby z już jakąś ścieżką kariery wchodziły w świat rekrutacji jako taki drugi pomysł na siebie. Widziałam to częściej zdecydowanie na przykład w Niemczech, gdzie osoby na przykład po karierze w branży finansowej zaczynały się zajmować rekrutacją właśnie do branży finansowej. To daje zupełnie inny poziom do rozmowy z kandydatami. Natomiast u nas mam wrażenie, że to jest spowodowane przede wszystkim bardzo słabymi wynagrodzeniami rekruterów. I to jest dość niesamowite, że możemy jakby zatrudniać kogoś, kto otrzymuje nieporównywalnie wyższe wynagrodzenia od nas. Dopiero teraz te zmiany na rynku rekrutacji zaczynają pokazywać firmom, że w rekruterów też trzeba zainwestować, też trzeba im zaoferować uczciwe wynagrodzenie. I jakby nie było, zwiększa to naszą szansę na to, że osoby się będą chciały przebranżowić. Ja miałam w zeszłym roku okazję prowadzić taki program mentoringowy. Nudziło mi się strasznie. W pandemii tak to było. Tak, nie miałam co robić, więc albo sprzątałam parki w Londynie, albo prowadziłam program mentoringowy i wtedy kilka osób rzeczywiście miało okazję z tego skorzystać, które zmieniły branżę na rekrutację. Bardzo fajnie mi się ogląda dzisiaj, jak te osoby sobie radzą. I wiem, że to był krok w dobrą stronę, bo ktoś, kto już ma takie spore doświadczenie życiowe, łatwo mu się wchodzi po prostu w relacje z kandydatami, więc ten element wyszukiwania to jest coś, co szybko można nadgonić, no a ten element budowania relacji z kandydatami przechodzi naturalnie. No w sumie o tym nie pomyślałem, że faktycznie sam nie kojarzę żadnych takich zmian branży, jeżeli chodzi o na rekrutację. No w IT to jest jakby oczywiście, nie? To już jakby mamy sporo osób, które z różnych dziedzin przychodzą do IT, ale tutaj, no
znam także takich programistów, którzy zmienili sobie jakby rolę na rekrutera i w Polsce nie znam takich przypadków, szczerze mówiąc, natomiast za granicą widziałam, że jakby to się zdarza i to są zazwyczaj świetne przykłady, tak? Bo nie każdy musi chcieć pracować jako programista, ale fakt, że liznął takiej pracy sprawia, że rozumie no, jej specyfikę. Tak. No dobrze, a to nie jest też tak, że to, o czym mówiliśmy, czy trochę jakby firmy do tej pory nie inwestowały w HR, w rekrutację, że to tak był taki koszt, ale to też nie jest tak, że tak naprawdę trochę też HR-y same umniejszały swojej roli? Czy to też nie jest tak trochę spotykane jakby na rynku, że tak, no nie wiem. Ja tutaj mam całą swoją teorię, okay. Bo w związku z tym, że to dla niewielu osób to jest w ogóle ścieżka, którą ludzie chcą podążać, zwłaszcza rekrutacja, ale również HR. Zazwyczaj trafiają tutaj osoby, które tak naprawdę jakby no nie zgodzilibyśmy się nigdy na to, żeby do IT trafiał ktoś, kto w ogóle nie ma żadnej wiedzy na ten temat, nie dostaje żadnych szkoleń i po prostu siada i ma sobie sam zacząć programować. Da radę, super, nie da rady, nara. No a tak to wygląda... Tak wygląda rozwój. Świetne okazje do rozwoju w firmie. No tak wygląda nieraz po prostu ścieżka pracy HR-owca i bardzo często jak popatrzymy na to, w jaki sposób ludzie trafiają do branży, bardzo często muszą się wszystkiego uczyć sami. Tą asertywność, to przeświadczenie o tym, że wiemy, co robimy, bardzo trudno jest w sobie budować. Jest także na pewno taki element, że HR to jest branża, w której w Polsce przeważnie spotykamy kobiety. Więc dochodzi dodatkowy taki problem, że tego wsparcia jakby dla kobiet w biznesie do tej pory aż tak dużego nie było. Niektóre z nas mają taką naturalną tendencję, żeby umniejszać swoją rolę, żeby postarać się wszystkich zadowolić, żeby przychodzić do pracy z uśmiechem i sprawić, żeby każdy miał na twarzy uśmiech, jak z nami współpracuje. I rzadko kiedy mamy takie poczucie, że to jest okej, że ktoś nam powie, potrzebuje tego i tego, a my powiemy nie. Okay, po pierwsze, nie tego potrzebujesz, po drugie, w ogóle absolutnie nie zamierzam ci tego dostarczyć i w ogóle inaczej będziemy teraz rozmawiać. Może ja ci powiem, co będziemy robić. A tego troszkę potrzebujemy, bo biznes, jakby tak o tym mówimy, jakby to była zupełnie jakaś osobna rzeczywistość. Nie ma biznesu bez ludzi. Jakby bez ludzi możemy mieć jakiś pomysł na biznes. I bardzo często jakby moje doświadczenia z różnymi firmami rozbijały się o to, że nie czułam takiego fundamentalnego szacunku dla pracowników i tego, co oni wnoszą, bo bez nich nie ma żadnego biznesu. Wiele firm ma mało oryginalny, często słabo dochodowy pomysł na biznes, tak? I jakby uważają, że pracownicy powinni się wykazywać lojalnością, powinni chcieć tam pracować z jakiegoś powodu i to jest naturalne i oczywiste. Tak, to jest coś, co ja też widzę tak naprawdę wśród wielu firm, że wszyscy myślą, że są naprawdę wyjątkowi, nie? Że jakby każda firma myśli, że to jest, że oni są tą firmą, w której każdy chce pracować, że w ogóle nasi pracownicy są, jakby doceniają, powinni doceniać to, że mają taką super firmę i wrzucimy ogłoszenie na jeden z portali i wszyscy będą nas uderzyć drzwiami, no bo my jesteśmy super, nie? I faktycznie mamy tak naprawdę zlepek super firm, które myślą, że są super i wszystko jest super. Chyba trochę to widać najbardziej po startupach, że jakby tam nie ma miejsca na silny HR, bo ego założyciela jest tak wielkie, że już niewiele się poza tym mieści w tej firmie. I ja mam... Mamy troszkę taki problem, tak? I ponieważ HR-y to są ludzie, którzy powinni się wykazywać empatią, zrozumieniem, to bardzo często myli im się troszkę ich pozycja i oni się próbują wykazać empatią i zrozumieniem wobec założyciela. A założyciela, czy jakby to nie musi być startup, tak? W dużej firmie zarząd to jest funkcja, którą HR powinien jakby trzymać w ryzach, tak? Powinien sprawiać, żeby ten zarząd miał realne zrozumienie tego, co się dzieje na pokładzie, jak wyglądają doświadczenia pojedynczych pracowników, jak wygląda praca w różnych działach, co jest trudne, co jest frustrujące, z czym się absolutnie nie da żyć. A bardzo często jest tak, że jakby HR nie jest w stanie zapewnić, nie ma na tyle silnej pozycji, czy sami sobie nie dajemy na tyle silnej pozycji, żeby zadbać o to, żeby ten zarząd rzeczywiście nie był kompletnie odlepiony od realiów pracy reszty firmy. No i to wpływa naturalnie również na problemy z rekrutacją. Bo ile razy rekruterzy słyszą, że no jak my możemy mieć problem z rekrutacją, u nas jest tak super. No,
Tak. No tak, tak. No ale to mi się wydaje, że mimo wszystko ten problem jest oczywiście bardziej złożony, bo to na pewno też wpływa na to, że do HR-ów, do rekrutacji często trafiają młode osoby dopiero po studiach na przykład, więc się cieszą, że mają jakby tą pracę pierwszą jakąś i, no i nie będą tutaj jakoś tam, wiesz, stawać okoniem czy coś takiego. Potem jeszcze, jak weźmiesz do tego też te kwestie płci, o których też wspomniałaś, no więc to tak, no to tak, tak jest. No i też to trochę o tym, jak mówimy, nie, bo faktycznie nawet jakby w naszym języku jesteśmy tu przyzwyczajeni, że mówimy o biznesie jako o czymś takim w ogóle gdzieś tam, jest tam gdzieś biznes, a tutaj są te szaraczki, które sobie tam pedałują na tych rowerkach, żeby ten biznes gdzieś u góry zadowolić, no. Ja się śmieję, bo mi się często dostaje od znajomych, że tak powiem, za bardzo socjalistyczne poglądy, ale tak, po pierwsze wierzę, że jakby no, pracownicy na dole hierarchii bardzo często wytwarzają większość wartości firmy, z której korzysta zupełnie ktoś inny. Wróciliśmy do takiego systemu, który wydawało nam się, że obaliliśmy. To jest raz, natomiast dwa, uciekła mi zupełnie myśl. Kompletnie. Ale wydaje mi się, nie, tak jak sobie myślę, wiele osób zawsze mi mówiło, że masz szczęście, masz farta, że ci się tak udało, że możesz prowadzić te szkolenia. Prawda jest taka, że jakby tak zostałam wychowana, że nie miałam w sobie bardzo dużo przestrzeni na to, żeby się zgadzać na rzeczy, z którymi się tak naprawdę nie zgadzałam. I bardzo często protestowałam tak, i to powodowało... Jakby i po kolei miałam u każdego pracodawcy problemy, ale z drugiej strony to jest to, co sprawiło, że dzisiaj trochę możemy być takim głosem często dla rekruterów, tak? Możemy przyjść gdzieś, przeprowadzić warsztat, wysłuchać też, co nie działa, jakby pójść z tym dalej i szukać takich rozwiązań dla firmy, jak coś można systemowo usprawnić, bo jeśli na wszystko się będziemy zgadzać, to po prostu nic nie poprawimy. No tak, no jakby no wiesz, ta różnorodność, ta niezgoda jest czymś, co tak naprawdę pcha do przodu, nie? Nas jako... jakby firmy, ale też nas jako ludzkość i tak dalej, no to jakby mając potulnych pracowników dookoła, którzy się zgadzają na wszystko, no to ci nikt nie powie, że nie wiem, jedziemy w przepaść, nie? I może warto jednak coś zmienić, więc... A to jest kwestia chyba też mentalności pracowników, bo ja też widzę po sobie, jak bardzo mnie się zmieniła mentalność w momencie, kiedy zaczęłam prowadzić swoją firmę, bo mam no inny punkt widzenia, inna jest kwestia odpowiedzialności i to jest też tak, że myślę, że jakbym teraz weszła do firmy zewnętrznej jako pracownik, nadal bym weszła z mentalnością biznesową i myślę, że mogłabym mieć problem w takim kontekście, że ja bym na przykład już wiedziała, jak coś usprawnić, no i teraz osoba, która na przykład byłaby moim przełożonym, nie mając tej perspektywy biznesowej, by tego mogła na przykład nie rozumieć. To zdecydowanie. Wczoraj nawet miałem rozmowę z Agnieszką Chmielowiec z STX Next i ona właśnie jakby prowadziła... Tak, no właśnie. I ona teraz jakby zaczęła pracę w STX, nie? I tak naprawdę ona też właśnie mówi o tej perspektywie, jak miała, ma swój biznes, to miała swój biznes i jak weszła właśnie w rekrutację, że inaczej jakby tak naprawdę patrzy się też na pewne tematy, nie? Więc to tak. No dobra, słuchajcie, to powoli nawet kończąc już, jakbyście mogły mi powiedzieć tak naprawdę jeszcze, mam takie standardowe jedno pytanie, czyli skąd czerpiecie jakieś inspiracje, jakieś książki, które możecie polecić, blogi, podcasty, osoby, nawet sieci, które warto obserwować? Co ostatnio ciekawego? Ja polecam bloga Kasi Tank na przykład. Stale śledzę. Tam nie ma ostatnio dużo nowych treści, ale jest dużo starych, które są zadziwiająco aktualne. Irina na pewno. Tak, Irina Szemewa, jak chodzi o wyszukiwanie, to jest takim absolutnym autorytetem. Hangli? Zdecydowanie no, tak. Recruiting Brain Food, wiadomo, jakby to, co tam cenię, to, że mogę wybrać jedną rzecz z 10, które akurat mam na to czas i to jest to, co mnie interesuje. Tak naprawdę bardzo wiele z tych osób, które ja zaczynałam śledzić na początku, one niekoniecznie dzisiaj aktywnie publikują, natomiast myślę, że wszędzie te dyskusje, jak patrzę na to, to one się wszędzie toczą, tak? Bardzo często teraz już widzę takie tematy, że sobie myślę, no 3 lata temu też gdzieś tam na te tematy pamiętam, że dyskutowałam, ale bardzo jest fajne to, że mamy coraz więcej takich osób, które się odzywają i to uczenie się poprzez wspólne odkrywanie pewnych tematów, to jest coś ekstra. My z Karoliną, tak jak mówiłyśmy, często się nie zgadzamy, ale to jest ekstra, bo dzięki temu wiele tematów sobie przegadamy. Czasami dojdziemy do w ogóle jakiejś trzeciej wizji, która jest kompletnie odmienna od tego, co każda z nas myślała na początku. Więc myślę, że warto po pierwsze szukać takich osób, które są w podobnym miejscu tam, gdzie my i wspólnie z nimi się gdzieś tam uczyć tego, co się dzieje. Wiele z tych osób zakłada swoje blogi potem, możemy je śledzić bardziej długofalowo. Super, okej. A poza tym jeszcze blog Kasi Tank.
To jeszcze tylko moja prywata, patrzę na wasze koszulki i moje pytanie jest takie, czy rok w jakiejś większej formie wróci? Tak aktywnie. Będziemy coś na wróci, pewno, tak coś wróci. Właśnie się nad tym zastanawiamy, jak to wszystko pogodzić i na pewno zastanawiamy się nad tym, czy i w jakiej formie uda nam się powiększyć zespół, żeby mieć więcej zasobów dla wszystkich, bo to, co w roku było dla nas ważne, to, że to była taka szansa dla osób, które no właśnie nie mają budżetu. Mhm. Gdzieś tam my w tym momencie jesteśmy tak skoncentrowane na klientach, jest takie duże zapotrzebowanie na szkolenia i tak dużo firm, co nas bardzo cieszy, widzi potrzebę zainwestowania w zespół, że to trochę zajmuje nam czas, ale już umówiłyśmy się dziś rano na termin, żeby wrócić do rozmów o roku i co tam się będzie działo, bo troszkę zrobiła nam się taka dziura, którą trzeba jakoś zapełnić. Więc na pewno wróci, w jakiej formie jeszcze nie wiemy, ale myślałyśmy o tym, żeby, no zobaczymy, czy nas zamkną też, czy nas nie zamkną, ale wstępnie też rozmawiałyśmy, żeby na wiosną, przedwiośnie coś zrobić. Okej, okay, super, super, nie mogę się doczekać. Dobra, super, dzięki wam bardzo za rozmowę. Podlinkujemy sobie tak naprawdę też jakby waszą stronę i te osoby, o których wspominałeś się w opisie, więc zachęcam do zapoznania się i powodzenia. Dzięki. Dzięki. Hej.